obdarzy Was spokojem. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w czasie tuż przed Wielkim Postem, ale mamy jeszcze karnawał. Dlatego w te ostatnie dni tego czasu świętowania chciałem zaprosić Was na katechezę pod tytułem Karnawał jest Boski. Kiedy przygotowywałem się do tej katechezy, zastanawiałem się, trochę szukałem też, to muszę Wam powiedzieć, im dalej szedłem w tym moim poszukiwaniu, zastanawianiu się nad karnawałem, tym bardziej doszedłem do wniosku, że no, mi się karnawał nijak z Panem Bogiem nie kojarzy. Bardziej mi się kojarzą to po prostu takie imprezy, które są przed Wielkim Postem, żeby jeszcze się wyba wybawić w tym czasie karnawału, kiedy się bawić, zanim się rozpocznie Wielki Post, który dla chrześcijan jest czasem pokuty. Jest czasem przede wszystkim przygotowania do Paschy, ale tymczasem właśnie również, który jest okresem pokuty. Jakie znamy karnawały? Może tak, spójrzmy na to razem, bo żeby spojrzeć troszeczkę szerzej, nie tylko z tego naszego punktu widzenia polskiego. Myślę, że tu w Europie takim najbardziej znanym jest karnawał w Wenecji. Dzisiaj dzięki internetowi możemy zobaczyć również, jak on się rozgrywa, ale to jest taki znany karnawał, ma swoje dawne tradycje, kiedy to właśnie Wenecjanie, Włosi świętowali przed okresem Wielkiego Postu. Jest też karnawał, myślę, taki chyba najbardziej znany na świecie, w Rio de Janeiro. Muszę Wam powiedzieć, że jak się przygotowywałem właśnie do tej katechezy i trochę szukałem, czytałem, patrzyłem, to właśnie starałem się jak najmniej patrzeć, ponieważ no, ten karnawał jest taki bardzo wyzywający, mówiąc bardzo oględnie. Jest również na świecie znany karnawał w Nowym Orleanie, nazywany Mardi Gras który też przypada w tym czasie. No i to są te karnawały. My w Polsce mamy Tłusty Czwartek i mamy Śledzika, prawda? To są takie nasze tradycje. I teraz, nie wiem, jakie ty masz myśli, jeżeli chodzi właśnie, kiedy słyszysz karnawał. Ja, przyznam szczerze, ale mówię jak jest, nie mam żadnych bożych myśli. Tymczasem, i o tym będę chciał mówić w tej katechezie, Źródła karnawału są niesamowicie też źródłami biblijnymi, ale mają one zupełnie inny wydźwięk. O tym będzie później. Czym, skąd jest to słowo karnawał? Jest wiele y, takich dróg, które mogą ukazywać źródło słów tego słowa, ale jednym z bardziej popularnych, które jest podawane, to jest karnem levare w języku włoskim. Usuwać. Mięso, prawda? Patrzymy w kontekście Wielkiego Postu, kiedy wchodzimy pokutę, będzie mniej mięsa, właśnie dlatego zabieramy mięso i to jest karnem lewarę czyli mamy karnawale czyli mamy ten nasz również polski karnawał. Dla mnie zawsze karnawał to, ko to kojarzył mi się z tańcem, z zabawami. Wiemy, że oprócz tanieńców i zabaw yy, w karnawale dość często mocno jest używany alkohol. Niestety yy, też są i narkotyki. No i właśnie, jeżeli chodzi o te karnawały, to dlaczego mi się właśnie to z Panem Bogiem bardzo mało, mało kojarzy? Ponieważ często również to jest po prostu rozpasanie seksualne, jest to wyuzdanie i pójście zupełnie w kierunku grzechu. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie kiedy czytałem i patrzyłem troszeczkę na ten karnawał w Rio, jak on wygląda, to no jest to bardzo takie obsceniczne. Jest tam wiele nagości, i, i no i właśnie, aż trudno można powiedzieć, doszukać się tam czegokolwiek z Pana Boga, bo chyba, no tak mi się wydaje, tam już niestety mało, jeżeli chodzi o wydźwięk Pana Boga. Dlaczego? Bo człowiek chce się bawić, prawda? I człowiek jakoś ma zakodowane, że. Pan Bóg daje tylko zakazy, że tego nam nie wolno, prawda? Przychodzi wielki post, nie będzie nam wolno się bawić, nie będzie mogli jeść mięsa, nie będzie nie wiem, jeszcze czegoś nie może, nie pić, nie wolno nam tego, mnóstwo nie wolno. I teraz człowiek wobec tego, co jest nie wolno, co przychodzi wobec niego, chce powiedzieć: Ja się chcę bawić, ja się chcę bawić, prawda? I teraz, sięgając do starożytności, my widzimy, że w ogóle też natura ludzka jest taka skłonna do zabaw i ja nie widzę w tym nic złego, prawda? Jako takiego widzimy w starożytności, w Rzymie były Saturnalia, były Lupercalia, całe okresy świąteczne, kiedy świętowano. Myślę, że jesteś ciekawym, żeby zobaczyć. Dlaczego na przykład w cesarstwie rzymskim cesarz też ogłaszał parę dni takich świąt? To były albo na przykład narodziny potomka cesarskiego, to był ślub pary cesarskiej, to było jakieś zwycięstwo w wojnie. I wtedy obdarowywano siebie prezentami, na przykład był na ten czas zwolniony z podatków, wszyscy się bawili. Czasami cesarz czy jakiś król wydawał ucztę dla całego cesarstwa, były zabijane woły, były rozdawane wino, żeby ludzie mogli się bawić. Widzimy również w tej takiej starożytnej tradycji, na przykład greckiej. Są bogowie, bogowie płodności, bogowie zabaw, prawda? Mamy rzymską Wenus, mamy grecką Afrydytę, mamy Dionizosa, mamy bogini Hera. Jest, patrzyłem również w tej tradycji egipskiej, jest Bóg Min, który też był właśnie bogiem płodności. I mamy w Azji Adonisa i Tamuza. To są właśnie bogowie płodności. I właśnie ci bogowie byli bardzo mocno świętowani. Ale kiedy zobaczymy całą w ogóle mitologię grecką, to tam widzimy, że życie bogów często nie jest życiem moralnym. I można sobie powiedzieć, no tak, jeżeli tak się zachowują bogowie, czyli tak się zachowuje ta góra, to cóż my, biedni ziemianie tutaj, dlaczego mamy się zachowywać lepiej? Dlatego te święta w tradycji pogańskiej były też świętami, które miały wielkie przyzwolenie właśnie na orgie, na tego rodzaju wyuzdane zabawy, prawda? w której człowiek, mówiąc krótko, mógł sobie użyć dowoli. I było to też powszechnie akceptowanie w tej całej tradycji pogańskiej, starożytnej. Jest rzeczą ciekawą, że właśnie na tle tych tradycji, które były bardzo głębokie, też tych kultur, które się tak rozwijały, pojawia się nowa rzeczywistość. Mianowicie naród żydowski też ze swoimi świętami, chciałoby się powiedzieć, ze swoim karnawałem. Jednym z takich świąt, które właśnie są wielce świętowanie, jest święto, które nazywa się Purim. Aby zrozumieć to święto, musimy sięgnąć do księgi Estery, teraz tak w telegraficznym skrócie, jak to wygląda. Mianowicie, naród żydowski znajduje się w niewoli perskiej i tam żyje właśnie jako obcy wśród obcych, prawda? Żydzi nie mają tutaj swojego państwa, to nie jest ich terytorium, są tam na cudzym terenie, jako uprowadzony, jako niewolnicy, czy jako naród uprowadzony do niewoli do tego kraju. I ujmując skrócie, jest taka historia, w której występuje królowa Estera, która jest Żydówką, ale jest królową na tronie tego króla perskiego. Jest jej opiekun, który nazywa się Mardocheusz. I jest również Haman, to jest taki prześladowca Żydów. I, i teraz, czym się odróżniali zawsze Żydzi? Żydzi się odróżniali zawsze tym, że nie uznawali innych bogów, tylko swojego boga, jedynego świętowali szabat, wyróżniali się też pewną czystością właśnie w naturze seksualnej, że Żydzi mieli dość mocno, prawda, chronili małżeństwo, chronili rodzinę i czystość obyczajów. Jaka jest sytuacja w tej Persji? Mianowicie jest właśnie taka, że Mardocheusz ma być zmuszony do tego, aby kłaniać się drugiemu człowiekowi jako Bogu, a Mardocheusz jako pobożny Żyd mówi, nie będę tego robił. I człowiek, którego tak zraniona została Duma Haman, decyduje się zniszczyć nie tylko Mardocheusza, ale też wytracić cały naród żydowski. I są rzucane losy, i to jest właśnie tak zwane purim, właśnie to rzucanie losów. I zostanie wyznaczony jeden dzień, gdzie za zgodą króla Persji cały naród żydowski ma być po prostu wycięty w pień, ma być zniszczony. I wówczas czytamy o tym. Naród żydowski zaczyna się modlić, interweniuje królowa Estera, prosi o łaskawienie i król Persji takiego pozwolenia udziela. Że jednak naród nie ma być wyniszczony, że może zostać ocalony i może czcić swoich bogów. I Żydzi właśnie nie zostali zniszczeni, wręcz przeciwnie, mogli się, mogli wziąć odwet na swoich wrogach. Jako dziękczynienie, bo Żydzi to widzą jako interwencję pana Boga, że to Pan Bóg zainterweniował w ich życiu, ocalając ich. To nie pierwszy raz. Pamiętamy takim pierwszym ocaleniem w historii Żydów jest to wyjście z Egiptu, gdzie również Pan Bóg właśnie potężną ręką wychodzi i ocala Izraela, wyprowadza go z ziemi egipskiej. I tutaj również Pan Bóg ocala ten naród. Robi to ręką kobiety, Estery. I, ale to Żydzi widzą, że to jest tylko ręka kobiety, a tym, który wyzwala tak naprawdę jest Pan Bóg. I dlatego, z wdzięczności dla tego Pana Boga, decydują się, żeby co roku obchodzić to święto Purim, jako właśnie święto dziękczynienie za wyzwolenie. Czyli to święto Purim spada dla nich z nieba, jest takim darem z nieba, darem wyzwolenia. I życi chcą to świętować. I teraz w jakim kontekście się znajdują? Zobaczcie, my mamy cały kontekst tych religii starożytnych. Gdzie wszystkie święta są związane z orgiami, są z związane z upijaniem się, są związane właśnie ze wszelkiego rodzaju swawolą. I Żydzi znowu wyróżniają się inaczej, prawda? Oni świętują inaczej. Ale dlaczego świętują inaczej? Ponieważ właśnie mają inną motywację świętowania. To święto, które jest wielkim świętem narodu, zwycięstwa, dziękczynienia, ale jest w kluczu Bożym. Oni to wszystko widzą w kluczu działania Pana Boga. Czyli Bóg jest tym, który działa. Jeżeli ja rozpoznaję Boga, który działa i chcę mu podziękować, to ja również pragnę dziękować w sposób, chciałoby się powiedzieć, Boży. Prawda? Czyli zachowując się w sposób godny Pana Boga. Dlatego to świętowanie Żydów ma zupełnie inny charakter. To świętowanie Święta Purim nie jest świętem dla świętowania, a jest świętem, żeby oddać chwałę Panu Bogu. I teraz taka tradycja przychodzi również do nas, to znaczy my jako spadkobiercy. Obietnic danych Abrahamowi, również chcemy zobaczyć, właśnie jakie jest źródło świętowania chrześcijańskiego. I spróbujmy się teraz temu przyjrzeć. Kiedy mamy karnawał? Karnawał mamy przed Wielkim Postem, to prawda, ale tutaj ważniejsze niż przed Wielkim Postem, należałoby się powiedzieć, po czym rozpoczyna się karnawał, czyli co jest tym świętem. Po którym rozpoczyna się karnawał i tak, ani inaczej go przeżywamy. Tym świętem jest Boże Narodzenie. I tutaj sięgamy do takiej starożytnej jeszcze tradycji. Właśnie w cesarstwie rzymskim, z racji, tak jak już mówiłem, narodziny imperatora, jakiegoś ważnego zwycięstwa, przesyłano sobie dary. Obdarowywano siebie nawzajem, ciesząc się z jakiegoś wielkiego wydarzenia i ustanawiano. Te wolne dni od pracy, wolne dni od podatków. I tak się zaczyna, chciałby się powiedzieć, nasz karnawał po Bożym Narodzeniu. My chcemy obdarowywać siebie prezentami, chcemy świętować, nie w kluczu, że rozpoczyna się wielki post i nie będziemy się bawić, tylko w kluczu radości, że narodził się Jezus Chrystus. I my przeżywamy tą radość. Tę radość chcemy wyrazić. Liturgiczny okres Bożego Narodzenia jest bardzo krótki, trwa od Bożego Narodzenia do objawienia Pańskiego, prawda? To jest yy, dwa tygodnie czasu, I, czyli bar, bardzo krótko, niewiele. I właśnie ten czas chrześcijanie pragną przedłużyć w radosne świętowanie. Dziękując Panu Bogu za dar zbawienia, dziękując Panu Bogu, że zostaliśmy odkupieni, że nasz Pan Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem, Przyszedł na tą ziemię, umarł za nas na krzyżu i stał i daruje nam zbawienie. Tym pierwszym momentem, można powiedzieć, odkupienia jest Boże Narodzenie, kiedy ta historia interwencji Boga w historii życia człowieka się rozpoczyna. I dlatego my pragniemy to świętować, dziękować Bogu i błogosławić Bo I właśnie taka jest natura chrześcijańskiego karnawału, że dlatego my się chcemy radować i cieszyć. Dlaczego? Bo mamy ku temu powód. Tym powodem jest Jezus Chrystus. Tym powodem jest nasze zbawienie, które przychodzi z nieba jako dar. I teraz na chwilę się zatrzymajmy i zastanówmy się, czy dzisiaj się tak myśli o karnawale. Ja wam powiem szczerze, że myślę, że nie. Że tak się nie myśli. Nie mam do nikogo zarzutów. Broń Boże, nie chcę osądzać świata, który myśli zupełnie inaczej. Ale yy, myślę, że dzisiaj doszliśmy już do takiego wynaturzenia, niestety, powiedziałbym właśnie, że yy, po rewolucji seksualnej, która miała miejsce w poprzednim wieku, lata 68, i to, co po tym następuje, ta sfera seksualna w tej chwili staje się już niesamowicie tak naprawdę wszechdominująca i wszechogarniająca nas. I ja czasami muszę Wam powiedzieć, aż. Mam wrażenie, że poprzez te, te materiały, które się pokazują w internecie, yy, reklamy, które są puszczane, mitowane, modę, jaką się lansuje, to czasami właśnie no ja, ja czuję się prawie jak, jak zgwałcony, znaczy, że to się po prostu narzuca. Karnawał, karnawał w Rio, no niestety ma taki wydźwięk, ma bardzo mocny, Chciałby się powiedzieć, właśnie taki głęboki motyw ludzki. Z zupełnym odcięciem się do tej sfery moralnej, do sfery Bożej, prawda? Czyli mówiąc krótko, człowiek sobie robi to, co chce, tak jakby Boga nie było. I to jest jeszcze usankcjonowane prawnie, tam się wtedy nie pracuje. Mówi się, że 5 milionów ludzi w tym czasie w Rio de Janeiro świętuje karnawał, i do tego jeszcze milion turystów, który przyjeżdża na ten czas, żeby sobie też powiedzieć, dobrze się w tym czasie bawić. Mówię, nie chodzi o to, żeby teraz osądzać tych ludzi czy ich potępiać, zostawmy to. Ale chcemy też patrzeć na fakty, bo niestety narkotyki, też niesamowicie wiele przemocy, przestępstw, już nie chcę powiedzieć o tym całym, całym biznesie, który się na tym kręci, prawda? Tam są różne grupy, szkoły salsy, które tańczą, pokazują, ale jest tam jedna wielka strefa wpływów, kto z tego mógł będzie zarobić wielkie pieniądze, kto niestety na tym więcej zarobi. I teraz właśnie pokazuje się, że człowiek ma w swojej naturze no również zraniony przez grzech pierwotny ma to pragnienie właśnie, aby, aby Boga na chwilę zostawić, prawda? Zapomnijmy, że jest Pan Bóg zapomnijmy, że są normy moralne i teraz się wyszalejmy, tak dopełni, prawda? Alkohol, seks, rób wszystko co chcesz, ale po prostu się wyszalej. Tymczasem przychodzi ta tradycja, i właśnie tu chciałbym zacząć od tego żydowskiego karnawału, która mówi, nie, świętować można, nawet trzeba, ale inaczej, że jest ta inna perspektywa. Czyli tym, co zmienia punkt widzenia, jak świętować, jak się bawić, jest odniesienie człowieka albo do Boga i wtedy to świętowanie jest przepiękne, ale jest świętowaniem wolności. A jeżeli nie ma tego odniesienia do Boga, to niestety schodzimy do najniższych pokładów ludzkiego, chciałoby się powiedzieć ludzkiej natury, no i wychodzi wtedy nasza słabość, chęć używania po prostu do woli, bez granic, bez żadnych hamulców. I o ile w starożytności to widzimy, właśnie jako to pogaństwo, i w tym momencie Żydzi jako pierwsi jawią się jaka, taka, jako swego rodzaju nowość. I właśnie w tym kluczu również idzie dalej chrześcijaństwo, które też chce się bawić, chce ucztować, chce świętować, ale w odniesieniu właśnie do Boga. To jest ta sama myśl. U Żydów jest to święto Purim, które ma odniesienie do Boga, który ich wybawił z niewoli. Z, tego, z tej sytuacji, która miała ich zniszczyć, my mamy Jezusa Chrystusa jako chrześcijanie, mówimy. My chcemy świętować ze względu na Jezusa Chrystusa, który przychodzi, żeby nas bawić. Dlatego, czy nasze świętowanie może być głębokie? Tak. Czy my możemy się bardzo dobrze bawić? Tak. Ale my chcemy powiedzieć, grzech nie jest dobrą zabawą. Grzech jest rzeczywistością, która niszczy człowieka, która rani człowieka. Więc jeżeli ja się chcę dobrze bawić, to nie chcę grzeszyć. Bo chcę pamiętać o Bogu, który właśnie przynosi mi wolność. Właśnie to nie zmienia faktu, że, że ja się nie mogę bawić. Mogę się świetnie bawić. Wręcz właśnie ja, jako chrześcijanin, mogę się bawić bardziej. Można by było powiedzieć dlaczego? Bo wiem, że nie chodzi o łamanie wolności, a o życie w wolności. I to jest zupełnie coś innego. To jest właśnie to jest łaska, którą, którą mają chrześcijanie, którą mamy my, posiadamy. Właśnie, że wiemy, że możemy być szczęśliwi, radośni, Przestrzegając Bożych przykazań, idąc za Bogiem, świętując Bogu za, za to, co nam dał, zbawienie. I my je chcemy świętować z innymi ludźmi, w rodzinie, bawić się, tańcować, świętować. Wszystko jest dla ludzi, ale właśnie w tym kluczu pamięci jest Bóg. Nasze życie tu na Ziemi to nie wszystko, prawda? Pan Bóg zaprasza nas do wieczności, do życia również po śmierci, i dlatego to życie na Ziemi tutaj chcemy, Przeżyć godnie jako ludzie, mając świadomość, że tę godność przynosi nam Bóg. Nam, ludziom, Bóg, który stał się człowiekiem. I kończąc tę katechezę, chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz, uwagę. Mianowicie, nie wiem, jak wy myślicie o świętowaniu, z czym wam się kojarzy świętowanie, a jest bardzo ciekawa kwestia. Kiedy czytamy Pismo Święte, i chciałbym tutaj zwrócić na ostatnią Księgę Pisma Świętego, na Księgę Apokalipsy, ona. Mówi o pewnej rzeczywistości, która będzie na końcu czasów, która będzie tą rzeczywistością ostateczną. Jak księga Apokalipsy opisuje niebo? Używając jednego słowa, chciałoby się powiedzieć karnawał. Naprawdę, przeczytajcie dobrze. Tam jest jedna wielka uczta, tam jest jedno wielkie świętowanie, tam jest jedna wielka gra, pieśni, tańce na cześć baranka, ale to jest wszystko w kluczu świętowania. I dlatego chcemy powiedzieć, karnawał jest boski. Ale ten karnawał, który przynosi Pan Bóg, ten karnawał właśnie dobry, przeżywany w wolności, w godności człowieka, a nie w ranieniu drugiego człowieka, zabieraniu mu godności, niszczenia go, okradania czy krzywdzenia w jaki inny sposób. To nie jest wolność, to nie przynosi szczęścia. To przynosi cierpienie temu, który jest krzywdzony, i niesamowite cierpienie temu, który krzywdzi. Bo krzywdziciel jest zawsze w niesamowitym, wielkim cierpieniu. I co tu jest ważne? Jeżeli Apokalipsa pokazuje nam to takie wieczne świętowanie, prawda? Te chóry, które śpiewają, padają pokłonem, ale to jest wszystko w, w geście jednego wielkiego świętowania. Pan Bóg chce nam powiedzieć człowieku. Naucz się świętować na ziemi. Czy nie jest tak, że nasze życie czasami to jest praca, obowiązki, chwila wytchnienia, praca, obowiązki, bo trzeba zarobić pieniądze, bo trzeba w ogóle dobrze wszystko robić, i, i cały czas to jest praca, praca, praca. Nie potrafimy świętować. Współczesny człowiek, właśnie albo bardzo ciężko pracuje, albo potem, przepraszam, bez oceniania, ale upija się właśnie i bez, bez limitów. Chce doznawać jakichś ekstremalnych doznań, żeby, żeby, żeby zszedł z niego ten stres, żeby to całe napięcie zeszło. A Bóg mówi człowieku: nauczy świętować z godnością żyć. Dlaczego? Ponieważ cała wieczność to będzie jeden wielki karnawał, ale w tym boskim znaczeniu. To będzie jedno wielkie świętowanie. Ofiarę Eucharystii to jest pamiątka śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak, uczy Kościół i to jest prawda. Ale to jest jeden z wymiarów Eucharystii. Jest również drugi. To jest uczta, to jest świętowanie, które przeżywa Jezus Chrystus ze swoimi uczniami. I do tego zaprasza swoich naśladowców dalej. Dlatego my na Eucharystii też chcemy świętować. Co chcemy świętować? Właśnie to wyzwolenie z naszej niewoli grzechu, że zostaliśmy odkupieni, zostaliśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa. I dlatego już chcemy świętować. Ja miałem okazję być kiedyś w Afryce na mszy świętej. I tam zrozumiałem naprawdę, że Eucharystię można w innym trochę duchu też przeżywać. Oczywiście ja nie mówię, że to ma być wszystko świętowane jak w Afryce, gdzie tam się tańczy, śpiewa, albo po prostu też tańczy na Eucharystii. Ale kiedy zobaczyłem tych tańczących ludzi, który widziałem też, że, że to nie jest też taki tylko zwykły taniec, żeby sobie potańczyć, ale że oni pragnąc wyrazić swoją radość, wdzięczność Bogu, chcą zatańczyć. I muszę wam powiedzieć, że byłem urzeczony. Nie, nie trzeba wszystkiego przenosić do nas, ale chodzi mi o tę myśl, o tę ideę, że jeżeli ja raduję się, czy, czy nie mam ochoty zakrzyknąć, jest ciekawe, jak czytamy Księgę Psalmów, ona właśnie często mówi, krzyczcie na cześć Pana. Nie wiem, czy to by się zdarzyło, krzyczeć na cześć Pana, prawda? Czyli Ty przychodzisz do Pana Boga, czy nie jest to, Panie Boże, dziękuję, pada takie skromnie spuszczone oczy, A czy, czy, czy to nie jest, czy nie jest radość, jeżeli, jeżeli, Pan Bóg mnie odkupił, jeżeli mnie zbawił, jeżeli daje mi życie wieczne za darmo, bo to jest dar dawany darmowo, czy ja nie powinienem być radosny i szczęśliwy? Tak. I do takiego zapraszam Was przeżycia właśnie karnawału w tym roku. Tych ostatnich dni karnawału. Właśnie w tym duchu radości, wdzięczności, szczęścia przed Panem Bogiem. Radując się z innymi, bo jesteśmy do tego zaproszeni. Świętować nie można tańczyć samemu. Można tańczyć tylko w grupie, z innymi, z drugą osobą. To jest wtedy święto. To jest taniec. Życzę Wam sobie, aby apokalipsa, o której czytamy, spełniła się już tutaj, na ziemi, w naszym życiu. Żebyśmy nau nauczyli się świętować na Eucharystii, radować. Abyśmy również w naszym życiu, w naszych rodzinach, uczyli się razem świętować, razem bawić, razem Uwielbiać też Pana Boga, właśnie naszym życiem, zabawą i szczęściem. Dlaczego? Bo to pragniemy oddać Panu Bogu i to jest święte. To jest święte. Dlatego karnawał jest boski. Życzę więc Wam dobrego świętowania, tego Bożego świętowania. Odpoczynku i radości nie odpoczywa się tylko w grzechu. Grzech jest zawsze utrapieniem, nęką i zmęczeniem człowieka i wielką jego ranem. I Jego śmiercią. Więc życzę Wam pięknego karnawału, pięknego świętowania z Bogiem, abyśmy kiedyś wszyscy mogli spotkać się właśnie na Uczcie Baranka i tam świętować na wieki naszego jedynego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.